Jesteśmy u celu naszej podróży. Po drodze zwiedzaliśmy również inne zabytki w Saksonii. O szczegółach, co będziemy tutaj zwiedzać, powiem jutro, ponieważ jutro zamierzamy tutaj spędzić cały dzień od rana do wieczora i zwiedzać nie tylko miasteczko, ale też przepiękne dwa zamki. Jesteśmy na platformie widokowej i oglądamy wieczorem zamek, który nazywa się Neue Schwanstein, w tłumaczeniu na język polski Nowy Kamienny Łabędź. Przepiękny, zwany też zamkiem bajkowym, albo zamkiem Szalonego Króla, albo też zamkiem Disneya. I to jeżeli przedstawiane są foldery turystyczne Niemiec, to właśnie on zdobi najczęściej główne strony tych folderów. A my zakotwiczyliśmy na kilka dni w hotelu, który zaledwie jest 6 minut drogi od tego zamku. Pod tą platformą chyba płynie wodospad, bo strasznie, albo jest strumyk, rzeka, nie wiem, no, bardzo tak, szumi. Tak, strumyk górski, tak. Nie widać, ponieważ tutaj są drzewa. Ja się muszę przyznać, że się trochę boję stać na tej platformie. Próbuję tutaj pokazać w dół, jak to wygląda. Ale szum. Wiosną dopiero musi szumieć, gdy z gór schodzi śnieg. Śniegi topnieją. Platforma jest z tej strony ze szkła, żeby można było oglądać. A tutaj jest metalowa. Król budował ten zamek 17 lat. Zamek nie został ukończony i mieszkał w nim zaledwie 60 dni. Jak nazywał się ów król? Ludwik II. Zwany też królem szalonym, królem bardzo wrażliwym, marzycielem, który fascynował się okresem średniowiecza, kochał średniowiecznych rycerzy i właśnie w tym stylu budował swoje zamki, bo to nie jest jedyny zamek tego króla. Król budował zamek z własnego uposażenia królewskiego, z własnych oszczędności, pożyczek, ale jednak przez bawarskich władców został uznany za niepoczytalnego. Z drugiej strony rozciąga się fascynujący widok na Bawarię. Miasto już powoli szykuje się do snu. Zamek piękny, imponujący, ozdobiony przeróżnymi wieżyczkami, dziedzińcami, jakimiś krużgankami. Jutro rano wybieramy się, żeby zwiedzić tutaj wnętrza tego zamku, bo podobno są równie ciekawe jak jego część zewnętrzna. Idziemy na most. Idziemy na most Marienbrücke. A teraz patrzymy na jezioro, które wczoraj było widać. I dzisiaj widzimy Morze Mgieł. Pięknie. Idziemy na most. Widoki przepiękne. Warto było wstać o świcie. Alpy bawarskie majaczą w tle. Jeziorka, Morze Mgieł i kolejny zamek do zwiedzenia. Hohenschwangau. Super wygląda tutaj z góry. Kolejny piękny zameczek.
sama już nie wiem, który ładniejszy, czy Nowy Kamienny Łabędź, czy ten. Będziemy oglądać te zamki, bo nie moglibyśmy za nic przepuścić takiej okazji, skoro już tutaj jesteśmy. Przed wejściem na Most Marii jest taka waga i pokazuje, ile jest osób i ile jeszcze może wejść. Na moście Marienbrücke wiatr hula. Czekamy tutaj z fotografami razem na wschód słońca. Przepięknie widać morze mgieł i oczywiście majaczący zamek, Nowy Kamienny Łabędź. Imponująca budowla, duża, ogromna, tyle detali. Czekamy na wejście do zamku Ludwika II. Neue Schwanstein. W zamku prawdopodobnie nie można robić ani zdjęć, ani nakręcać filmów, więc to chyba tylko tyle, co możemy Wam pokazać, a reszta to cała okolica. Jesteśmy na obiedzie i jemy danie Ludwika II. Bardzo ciekawe danie. Będziemy degustować, to jest danie bawarskie, regionalne. Podziwiamy piękną architekturę miasteczka Schwangau. I zastanawiamy się, dlaczego tutaj na tych dachach są kamienie. Oczywiście wszędzie, gdzie tylko się ruszymy, dominują motywy łabędzia. I tam też jest łabędź. Tak, tutaj właśnie na końcu tego dachu jest właśnie łabędź. Wszędzie jest łabędź. Na grzejnikach łabędzie, na ścianach łabędzie, wszędzie łabędzie. Ale nie wiemy, dlaczego kamienie są na dachu. I wczoraj, późnym wieczorem, wydawało mi się, że tutaj na tych drewnianych, tak myślałam, to jest ściana drewniana, są takie malowidła. A tu się okazuje, że dzisiaj patrzymy, a to są drzwi i są to bardzo niezwykłe, piękne, kute zawiasy. Jednak świat wieczorem wygląda zupełnie inaczej, zwłaszcza jeżeli się jest zmęczonym. Ale po co te kamienie? Nie wiem, na obciążenie dachu. No może, no może. A z czego ten dach jest? Z gątem? Z gątu. Być może pod spodem jest papa. Aha, to może. No wygląda to dosyć ciekawie. Mam nadzieję, że kamiory są tak przymocowane, że nie spadną. No. Nie, teraz. Zamek Hohenschwangau. Należący do dziadka Ludwika II. Alpy bawarskie są piękne, ale tutaj ten rozległy widok okropny, daleko. Pogoda nam się piękna udała. Pogoda widzimy, super, niebo błękitne, nie ma chmur i widać wszystko daleko. Ależ mamy cudną pogodę. Jeziorka. Panorama wspaniała. Pięknej, dzikiej przyrody alpejskiej, trochę ujaśnionej przez człowieka.